dobry humor, mamy dzisiaj i nową twarz w telewizji TVN, TVN Style tak naprawdę, Iza Krzant ze mną. Musisz mi koniecznie powiedzieć, co ty tam będziesz, dziewczyno, robić, bo już się nie mogę doczekać, ale faktycznie za dużo nie wiem. Słuchajcie, no będę zerwać nocki. No, dlaczego by nie? O godzinie 21 od poniedziałku do czwartku w TVN Style będziemy kłaść naszych widzów do snu w taki przemiły, lekki sposób, bo będziemy rozmawiać o tematach wszelakich, tych, o których myślimy na co dzień, nie o jakichś bardzo problematycznych sprawach, bo jednak uważam, że lepiej się położyć do łóżka z taką lekką głową, więc my postaramy się to zrobić. To będzie program na żywo, a ja kocham programy na żywo, bo tam się dzieje wszystko. Ale będziesz w innej strefie czasowej trochę, jeśli porównać z tym, co robiłaś do tej pory i robisz. Wiesz co, dokładnie, ja będę wstawać o godzinie 5.20, iść do pracy, wracać z pracy z kanału Zero, iść spać, a potem się witać wieczorami w TVN Style. No i fajnie, w końcu się dzieje coś. Dzień mam wolny, można powiedzieć. A wieczorami będziemy chcieli naprawdę dostarczyć naszym widzom dużo uśmiechu, dużo takiej lekkości. Będziemy mówić o tym, co się dzieje dookoła nas, ale nie w sposób taki wywiadu, takiej formalnej rozmowy, ale totalnie na luzie. Czyli kanał Zero zostaje, to nie jest tak, że te dwa projekty jakoś się ze sobą gryzą? Nie, słuchajcie, wspaniale, mam połączenie internetu i telewizji, a żyjemy w 2021 roku, 2025 rok już niebawem, a wiemy, że fajnie się rozwijać na obu płaskiznach, bo to są zupełnie inne płaszczyzny. Ja już na własnej skórze mogę powiedzieć, że działanie w internecie i działanie w telewizji to są dwie różne właściwie branże i warto z tego coś uszczknąć dla siebie i z tego być coraz lepszym. Zdecydowanie tak. A gdybyśmy cofnęli się trochę w czasie i przypomnieli sobie ten moment, kiedy udało ci się, nie wiem właśnie, czy odebrać ten jeden szczęśliwy telefon, że zapraszają cię do telewizji TVN Style, czy może cofnąć się do etapu castingu. Jak to było w twoim przypadku? To był telefon, zaproszenie na rozmowę. Po rozmowie były zdjęcia próbne. Przećwiczyliśmy sobie wszystko to, jakby miało to wyglądać. No i pod tym dostałam ten telefon, który wybrzmiał: chcemy, działamy i jedziemy z tym. W takim razie magenta pasuje do mojego, mam nadzieję, wizerunku, więc działajmy. Kolor stacji TVN Style. A byłaś zadowolona z siebie po zdjęciach próbnych? Byłam zadowolona, bo wiesz co, ja się nauczyłam bardzo przygotowywać do wszystkiego, co robię. Pracować i to mi daje taki spokój w głowie, że idę do pracy, nawet jeśli są to tylko zdjęcia próbne, jednak ważna sprawa. To są czasem aż. Dokładnie, aż, bo mogą ci zapewnić w przyszłości. Natomiast przygotowywać się zawsze tak, by czuć, że okej, idę, nie mam się czego obawiać, bo jestem przygotowana, wiem, o czym będę mówić. No i to jest naprawdę kamień serca. Bardzo mi się podoba w tobie, że jesteś osobą, która moim zdaniem zrobiła świetny i duży progres, jeżeli chodzi właśnie o szczególnie telewizję na żywo, tak bardzo wymagającą, ale też jesteś osobą szczerą. Pytanie, czy czasem nie żałujesz tego, co zdarzy ci się powiedzieć na wizji? Ja zawsze, po takich rozmowach, chociaż nasza jest przemiła, mam nadzieję, że tak w tym kierunku dalej będziemy jeszcze szli. Minutka. No właśnie. Staram się rzeczywiście mówić od serca i czasami, kiedy schodzę z takiego momentu jak dzisiaj, czyli dużo wywiadów, dużo rozmów, ja, która stara się być zawsze otwarta i lubię was wszystkich naprawdę na maksa, no to czasami coś poplotę i potem siedzę do mnie i mówię, co ja powiedziałam w tym wywiadzie i komu, aby potem wypatrywać, czy jakieś bzdury totalnie nie powiedziałam. Zazwyczaj kończy się tak, że w ogóle to gdzieś zostało wyminięte, wycięte albo nie poszło na antenę, no ale jednak trochę stresu człowiek się naje. Albo też jest tak, że te informacje w internecie żyją jedną dobę i tak naprawdę później wszyscy o tym zapominają. I trochę tak było w ostatniej sytuacji, kiedy w kanale Zero pozwoliłaś sobie skomentować Roberta Janowskiego, mówiąc o tym, że no jego zachowania twoim zdaniem w jakiś tam sposób nie są odpowiednie i przyjemne. Pan Robert odpowiedział, że trochę jątrzysz i generalnie ten, kto sieje hejt, ten powinien jakby zbierać jego plony. Pytanie, czy też tak widzisz tę sytuację? To znaczy, tam padły takie mocne słowa, uważam, od pana Janowskiego. Mowa nienawiści. Dokładnie. No ja bym sobie, powiem szczerze, życzyła, żeby jedyne złe słowa, jakie w moim kierunku padają, to było bycie niesympatycznym. Ja powiedziałam takie słowa, jakie powiedziałam, ponieważ zostałam o to zapytana. Nie jestem osobą, która stara się generować dramy i hejty i mówić, rzeczywiście wręcz czekać na to, by być zapytanym, albo samemu wyjść z taką inicjatywą, że ja chcę kogoś obrazić w życiu. To zostałam zapytana, czy się przyjaźnimy. Powiedziałam, że się nie przyjaźnimy. Powiedziałam to, co powiedziałam. Już nie będę tego powtarzać, bo wszyscy już doskonale wiedzą, co tam powiedziałam, ale nie były to na pewno takie słowa, jakie czasami padają, czy w komentarzach, czy od innych osób. No i cóż, no pan Robert się oburzył, rozumiem. No, tylko tam padło zdanie, że słyszałam się o pewnych zachowaniach, a faktycznie nie doświadczyłaś ich osobiście. Być może to jakoś was podzieliło? No tak, wiesz, pracowałam przez 6 lat w stacji, w której ludzie pracowali od 20 czy od 30 lat. Czasami, kiedy słyszysz to od 15 z osób, które są rzeczywiście twoimi przyjaciółmi, no to to jest...
twierdzi, że to może być prawda, ale no nie ukrywajmy, kiedy ja zaczęłam pracę w Telewizji Polskiej, no padały brzydkie słowa, niemiłe komentarze w postach, które i pan Janowski, i jego partnerka kierowali w naszym kierunku, więc to nie jest do końca tak, że ja sobie to z palca wysyłam albo bazowałam na opinii innych. Mam gdzieś te posty, poskrinowałam sobie je sprzed lat, nie mam zamiaru ich wyciągać, bo to co było, to było. Ja jestem w tym momencie szczęśliwa, tak w tym świecie, w którym jestem, w tej rzeczywistości, w której przebywam, i nie mam zamiaru ani nikomu życia uprzykrzać, ani sobie tak samo wrogów tworzyć. No dobrze, zmiana barw, także zostańcie z Magentą, TVN Style, i Zakrzan będzie was uśmiechać wieczorami. Do zobaczenia. Tak jest, widzimy się już niebawem.